Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, z lekką ręką wydajecie ponad 23 miliony złotych na projekt Polska w Ameryce, niemal 10 milionów złotych na dwa rejsy, spot za 2,5 miliona złotych, 12 milionów złotych na spotkania ze znanymi ludźmi poprzez Fundację Narodową i udajecie, że jest wszystko w porządku. Na telewizję reżimową prawie 2 miliony złotych w tym roku, a dla emerytów na otarcie łez 13 emerytura i to takie znikome jeszcze dodatkowe podwyżki. Czy państwo nie robicie zakupów? Czy nie widzicie, jakie są podwyżki cen? Podrożeje energia i generalnie wszystko, a tak naprawdę to chcecie kupić emerytów przed wyborami i to jest wasz główny cel, a nie wsparcie dla emerytów. Co gorsze, zabierając pieniądze z Funduszu Solidarnościowego osobom niepełnosprawnym. To jest obrzydliwe, drodzy państwo. Mam pytanie, kiedy emeryci zostaną zwolnieni z podatku? Emeryci już ten podatek dawno zapłacili. Dziękuję.